Witam Was. Tu Joder 81, a to jest Stalker Anomaly. Ostatnio udało mi się dotrzeć do bagiennego doktora, którego miałem się dowiedzieć czegokolwiek na temat, gdzie odnaleźć Triwoka. No i doktorek poradził mi, abym udał się do kryjówki Triwoka, która znajduje się w podziemiach Agropromu. Wejdę sobie tędy. O, chyba ta droga będzie najciekawsza. O, uwaga. Deszczowa pogoda nadal nie odpuszcza. Przejdę tędy. Tak. Wow. Oczywiście. Wow! Brak słów. Jak ostatni leszcz. Dobra, muszę uważać. W końcu rozerwie mnie na strzępy. Jest Agroprom. Tutaj sami przyjaciele, także spokojnie. Jest wejście. Bra. Tutaj na pewno tradycyjnie. Tutaj na pewno tradycyjnie zrobili sobie bandyci. Вали, вали его! Заходи, сбоку заходи! Chodź, chodź. No dawaj, dawaj! No dawaj.
Ale żeś się wystawił. Okej. Teraz szybciutko pozbierać łupy. Teraz wydbaj. Szału tu nie macie, no ale zawsze to coś. O, ten był trochę lepiej uzbrojony. Następny. Jeszcze ten cwaniaczek. Dobrze. Teraz po cichutku. Spokojnie. Co to jest? Czekaj. Jeszcze twoja koleżanka. Trzeba wypić. Zaczyna mnie suszyć. Gdzieś była skrzyneczka. Jest. Dzięki.
Szkoda gadać. Ale klimat w tych podziemiach jest po prostu nieziemski. Starych gaci też nie chcę. Tutaj jest ta słynna kryjówka Striłoka. Ciężko wejść. No i zobaczymy, co tu znajdę. To to się sprzeda. Hello? Jeszcze coś? Jest to. Okej, więc co my tu mamy? Notatnik należący do Striłoka. Szybkie przeczytanie. Pozwala zauważyć, że ważną decyzją, którą podjął kilka lat temu, było dostanie się do Rostoku przed pójściem dalej na północ. Aha. Czyli trzeba będzie faktycznie udać się do Rostoku i odwiedzić barmana. Chyba tak trzeba będzie zrobić. O. O. Bardzo dziękuję. To tak hojne dary. To mam szczęście.
nic, trzeba się teraz wydostać tylko na powierzchnię. O! W końcu coś pożytecznego. Chyba ci to trochę niewygodnie. Mogłeś się sturlać na dół. Powierzchnię. Okej, żyję. A więc teraz tak. Aby dojść do Roztoku, najpierw muszę dostać się na wysypisko, czyli tędy, wyjdę tutaj. O, to chyba będzie najszybsza i najprostsza droga. Ale to już w następnym odcinku, na który już serdecznie tradycyjnie zapraszam. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.